Przed nami zadanie z naszego portalu i chodzi o to, aby tutaj w te kwadraty wpisać odpowiednie liczby całkowite, tak aby otrzymać równanie, które ma nieskończenie wiele rozwiązań. Ja może przekopiowałem sobie do notatnika i tutaj rozwiążemy to zadanie, a następnie sobie sprawdzimy. Czyli tak, mamy mieć równanie, może ja tu przypiszę to równanie większe, 4 minus 3x jest po jednej stronie, równa się, i tutaj mamy coś razy x plus coś i minus 2x. I to równanie ma mieć nieskończenie wiele rozwiązań, to znaczy w zasadzie lewa i prawa strona powinny być takie same, niezależnie od tego, jaki jest x. Prawda? Czyli no, po lewej stronie mamy minus 3x, prawda? Czyli jeżeli chcemy, żeby to równanie żadnego warunku na x nie nakładało, to i po prawej stronie powinno być minus 3x. Te x-y powinny się skrócić. No dobrze, czyli tu mamy minus 2x, a chcemy mieć minus 3x, tak? No to ile tu x-ów musimy mieć? No minus 1, prawda? Czyli minus 1 razy x. Wtedy po lewej stronie mamy minus 3x i po prawej mamy minus x minus 2x, czyli minus 3x. Czyli jeżeli tu wpiszemy minus 1, to nasze równanie wygląda tak. 4 minus 3x równa się minus x minus 2x, czyli minus 3x plus o. No i teraz to. Teraz do obu stron możemy sobie dodać 3x, jeżeli już mamy takie równanie. I zostajemy z równaniem, wtedy x znikają. 4 równa się nasz kwadracik. No więc teraz to równanie ma mieć nieskończenie rozwiązań, czyli musi być prawdziwe, niezależnie od tego, jaki jest x. Wobec tego jedyną możliwością jest tutaj, musimy wpisać liczbę 4. Wobec tego w pierwszy kwadracik musimy wpisać minus 1, w drugi kwadracik 4. No i wtedy nasze równanie wygląda 4 równa się 4. No i to równanie jest spełnione dla każdego x, prawda? Nie nakłada żadnych warunków na x, ma nieskończenie wiele rozwiązań. Każda liczba rzeczywista jest rozwiązaniem naszego równania. Czyli tak, minus 1 w pierwszy kwadracik, 4 w drugi kwadracik. Tutaj mamy minus 1 w drugi kwadracik, 4. Sprawdzamy doskonale i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.